Ale to jest głupie. Chodź. Elis, przestań.
Uciekaj. Nie. Nie, 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 nie. Leżysz. No cóż, moja przygoda dobiegła końca, niestety. I ponieważ wieczorem kamera działała tak sobie, pozwolę sobie teraz szerzej podsumować, czy nakreślić to, co chciałem powiedzieć wczoraj wieczorem. Kończą się wakacje, kończą się wyjazdy dalekie. Ale zaczyna się nowy sezon na wyjazdy lokalne, być może bushcraftowe. I właśnie dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z bushcraftem, kilka słów na ten temat. Ja podzielę bushcrafterów na takich trzy kategorie zaawansowania, może rozwoju, umiejętności. Więc i co potrzebujesz dla każdej z tych kategorii i na co możesz sobie pozwolić, jeżeli chodzi o wędrówki. Więc pierwsze, jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z bushcraftem, bierzesz kanapkę, termos z herbatą, komórkę i powerbank. To wszystko. Wrzucasz to do nerki, nawet maleńkiej, 5-litrowej, maleńki plecak, czy po kieszeniach. Wyjeżdżasz do najbliższego lasu, w miarę dużego. I jak się zagłębisz troszeczkę, to schodzisz ze ścieżki. Tam, gdzie zostawiłeś auto, włącz komórkę na zapisywanie ścieżki GPS. Dlatego polecam ViewRanger GPS aplikację. I po prostu włócz się lasem. Bez względu, że nie ma ścieżek. Po prostu się włócz. To pozwoli ci zrozumieć, czy jest w lesie to, czego szukasz. Bo ktoś szuka piękna, ktoś piękna natury, ktoś szuka aktywności, ktoś szuka ciszy. Jeżeli znajdziesz to, czego szukałeś, to zastanów się, czy chcesz iść dalej. Być może drugim krokiem będzie próba spania w terenie. Będziesz chciał zainwestować w jakieś oporządzenie. I na tym drugim etapie, ponieważ jeszcze nie wiesz tak naprawdę, czy pójdzie, czy nie pójdzie, lepiej od kogoś pożyczyć. A jeżeli chcesz posiadać swoje, ale nie drogie, to polecałbym demobil. Rzeczy są tam pancerne, wytrwałe, co prawda ciężkie i duże. Ale sam raz na to, żeby zacząć ten drugi poziom. Być może będziesz chciał rozpalić ognisko i tutaj byłbym ostrożny. Zacznij od gazu. Jeżeli na tym drugim poziomie poczujesz, że chcesz więcej, to najprawdopodobniej te swoje stare oporządzenie będziesz wymieniał na lżejsze, na takie, które ma jakieś pewne właściwości konkretne dla ciebie potrzebne. I odpowiednio będziesz szukał sklepów specjalistycznych. Ja na przykład bardzo polecam Decathlon. Decathlon pozwala przytulić się... To nie jest reklama, nikt mi za to nie płaci. Decathlon pozwala przytulić się do niemal każdej aktywności, zarówno tanim kosztem, jak i też wysokim. A serwis, który otrzymujesz, jest po prostu rewelacyjny. Ja przedwczoraj oddałem zepsute spodnie przez zamek błyskawiczny,
które nosiłem bez 2 tygodni, 2 lata. I w ogóle nie było problemów, bo ten zamek powinien działać. Pomijam, że tam były jakieś tam inne drobne rzeczy, ale... Kiedy będziesz gotów na 3 poziom, to oznacza, że przede wszystkim pokonałeś barierę wszystkie w głowie swojej. To oznacza, że nie chodzi już o szpej, o oporządzenie. Chodzi o wyzwania być może. Chodzi o ogromną odpowiedzialność. Będziesz chciał wejść w miejsca może zabronione. Będziesz chciał rozpalić ognisko, gdy nie jest to zalecane. Ale na tym poziomie, zakładam, masz ogromną odpowiedzialność i wyczucie tej odpowiedzialności. Będziesz zadawał sobie takie pytania jak ja. Dlaczego przez kogoś, kto wyrzuca śmieci w lesie, kto pali ogromne ogniska, żeby zagrzać kubek wody. Dlaczego przez kogoś, kto hałasuje i w ogóle nie potrafi się zachować, przez takiego buraka setki tysięcy nie mają wstępu do pewnych części lasu. Dlaczego ktoś tak postanowił zero-jedynkowo nas ograniczyć? Właśnie na 3 poziomie, zakładam, będziesz stawiał sobie te pytania i być może będziesz chciał wejść tam, gdzie nie wolno. Ale powtarzam, to ogromna odpowiedzialność i wchodząc tam, jesteś gotów do jakiejś grzywny. Ale naprawdę z szacunkiem, z ogromnym szacunkiem podchodzisz do tego terenu, gdzie jesteś, zabierasz ze sobą śmieci, a jeszcze być może pozbierasz po kimś. I to też taki argument dla siebie, takie wytłumaczenie. To tyle, słuchajcie. Zastanówcie się, do jakiego poziomu chcecie dojść i przede wszystkim, czego chcecie od lasu. To pomoże Wam określić, jak daleko iść, w jakie oporządzenie inwestować. Będzie raczej kiedyś filmik o moim oporządzeniu. Kiedyś było o takim szpeju noclegowym, ale chcę wyrazić swoją opinię na temat swojego oporządzenia tak w skali globalnej, żeby polecić coś lub nie względem już dosyć dużego doświadczenia. Zapowiadam też wymianę plecaka, ale będzie to nadal hardy, nadal ten sam model, ale dopracowany. I w tym momencie bardzo gorąco pozdrawiam chłopaków z hardy, którzy mieli dystans do siebie, tak? Bo ktoś mógłby się obrazić za krytykę. Pomijam już słuszną czy niesłuszną. Chociaż nie była to krytyka, tylko taki feedback, nie? Ale chłopaki uwzględnili te, powiedzmy, wady czy jakieś niedociągnięcia. Jest wersja druga plecaka, więc ten odsyłam do nich. Jeszcze go zbadają. I za jakiś czas otrzymam nowy. Nowy taki sam, tylko dopracowany. Także hardy szacuneczek. I już tak na sam koniec podziękowania. Dzisiaj wyjechałem aż nad Bałtyk. 150 jakieś kilometrów od Gdańska. 2,5 godziny drogi. I to dzięki Waszemu wsparciu mogę wyjeżdżać dalej. Bardzo ciekawa przygoda, zupełnie inny las, inne okoliczności, nowe doświadczenie. Więc Wam dziękuję za wsparcie, dziękuję patronom. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do listy tych szlachetnych ludzi, zapraszam
do wspierania poprzez PayPal, poprzez Patronite. Wam życzę zdrowia. Z miłością i wiedzą do lasu.